Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszego vloga zaczynamy od szybkich zakupów. Nie są to jakieś super ciekawe zakupy, bo jedziemy do Carrefoura po papier do drukarki i takie tam różne pierdoły. Ale zobaczymy, sprawdzimy, czy o 10 rano w Arkadii będzie taki tłum ludzi, jak jest cały czas teraz. Ponieważ nie wiem jak u was, ale w Warszawie zaczęło się totalne świąteczne szaleństwo i jest po prostu tyle ludzi w sklepach. Wczoraj wracaliśmy z Ikei prawie godzinę do domu, mimo tego, że pojechaliśmy do Ikei o godzinie 14, a ostatnio w ogóle wyszliśmy z Arkadii, bo się nie dało wejść, nawet tam było tyle ludzi. Także stwierdziliśmy, że dzisiaj, z uwagi na to, że możemy sobie sami planować czas naszej pracy, akurat w ogóle też dzisiaj był taki dzień, więc wykorzystaliśmy ten moment i na otwarcie jedziemy o 10, licząc na to, że uda nam się te zakupy zrobić w miarę sprawnie. Niestety online tego zamówić nie możemy, bo potrzebujemy tych rzeczy na już. Muszę jeszcze dokupić te bombki, o których wam mówiłam, natomiast znalazłam oczywiście na Zara Home takie bombki, ale kosztują jedna 29 zł. Liczyłam na to, że na Black Friday będzie promocja i słuchajcie, nawet sobie pododawałam do koszyka te wszystkie bombki. Suma mojego koszyka za bombki, uwaga, to było ponad 800 zł. Sakra. Więc no, stwierdziłam, że grube przegięcie, ale nadal miałam nadzieję na Black Friday. Niestety na Zara Home Black Friday wygląda tak, że jest po prostu 20% na wybrane artykuły i wyobraźcie sobie, że miałam w koszyku artykułów 27 i na żaden z tych artykułów nie było tego 20%, więc poddam się z tymi zakupami i stwierdziłam, że zobaczę sobie właśnie w jakimś markecie. Nie chce mi się troszeczkę po tych marketach teraz jeździć, bo naprawdę jest sporo ludzi cały czas w sklepach. Moim zdaniem zaczął się taki najgorszy czas na robienie zakupów. W razie czego po prostu wrócimy do Flory i obejdzie się bez tego zielonego. Ale pomyślałam sobie, że możemy zobaczyć właśnie też tutaj w Carrefourze. Ciekawe, jak mamy teraz sztuczną choinkę, to ile ona będzie u nas stać? Do kiedy? No wiesz, tak sztuczna to już... To zawsze mieliśmy ten problem z tymi prawdziwymi, bo one się sypały, więc tak, wywalaliśmy. Tak, a tak ona może stać. A po co my idziemy do Carrefoura w ogóle? A powiesz mi jeszcze czwarty? Zakupy w Sephorze zrobione. Kupiłam kalendarz adwentowy, bardzo fajny. Kupiliśmy perfumy, to znaczy Juri sobie kupił perfumy. I lecimy do Carrefoura. Dobrym pomysłem było przyjechanie tutaj na otwarcie. Nagrywam swój brzuch, bo nie chcę tak ludzi nagrywać, bo jest ich po prostu bardzo dużo. Pozdrawiamy wszystkie panie z Sephory. Tak jest. Spotkaliśmy sporo widzów w Sephorze. To jest zawsze bardzo, bardzo miłe. Nienormalny on jest, to prawda. Jesteśmy w Carrefourze. Tak się tutaj wszystko prezentuje. Naprawdę jest sporo dekoracji. Niby dużo tutaj tego wszystkiego, ale... średniaweczka. Mamy papier do drukarki, mamy taśmę klejącą. Emcia tylko do mnie napisała, że stwierdziła, że 18 zł za bombki to jest dużo, ale już jak jest zniżka na 12,50 to już jest okej. 12 zł za taką bombkę to jest dobre, uczciwie. I ty ile kupiłaś? 20? Wszystkie, które były. Kupiłam sobie taki kalendarz adwentowy z Sephory. W tym roku w ogóle postawiłam na praktyczne kalendarze. Chciałam, żeby były w nich produkty, których naprawdę będę używać, które mi się przydadzą, dadzą mi możliwość na przykład przetestowania jakichś produktów, zobaczenia, czy są spoko. Także zainwestowałam w kalendarz z Sephory i w kalendarz z Zalando Beauty. Powiem wam, że się bardzo cieszę z tych kalendarzy, dlatego że w tamtym roku kupiłam sobie tak trochę na ostatnią chwilę jeden z Ritualsa. Dostałam jakiś jeszcze, pamiętam, w paczkach PR. Zawsze chciałam mieć taki, wiecie, kalendarz, który naprawdę będę wyczekiwać po prostu, żeby otwierać te okienka. W sumie zrobiłam sobie taki nawet spory research, jeżeli chodzi o te kalendarze, powiem wam. Tutaj mamy kalendarz z Sephory, a tutaj mam kalendarz z Zalando Beauty, który kupiłam już jakiś czas temu, nie wiem czy nie z 2 miesiące temu w ogóle. Juri! Nie, i tak jest zamknięte. A widzisz? I to wszystko jest tak pozakrywane? No. Wszystko. No. Ale fajnie wygląda. Bardzo wygodny jest. Tutaj w ogóle są fajne produkty i cieszę się bardzo z tych kalendarzy, dlatego że ja uwielbiam kosmetyki. Bardzo w ogóle dużą przyjemność sprawia mi kupowanie kosmetyków, testowanie kosmetyków i tak dalej. Tutaj mam różne marki, to nie jest kalendarz marki tylko Sephora, tylko tutaj mam przeróżne marki, zarówno do pielęgnacji, jak i do makijażu. I cieszę się bardzo, bo jeżeli na przykład chodzi o pielęgnację, jest tutaj sporo marek, których wcześniej nie używałam, także będę miała okazję sobie te produkty przetestować. Tutaj szczerze mówiąc już nawet nie pamiętam. To był jeden z pierwszych kalendarzy, który się pojawił w ogóle w internecie. Tutaj głównie będą kosmetyki kolorowe, przeróżnych marek. Nie mogę się już doczekać, aż otworzę, naprawdę. Dostałam jeszcze w paczce PR-owej, tak jak w zeszłym roku, kalendarz z browarów warszawskich, gdzie pamiętam, że były jakieś takie konfitury, były też zaproszenia do różnych restauracji, także pewnie będziemy sobie korzystać z tego w grudniu. Ale jeżeli chodzi o takie kalendarze dla mnie, to będzie moje pleasure w grudniu otwierać zarówno ten
Jak i ten. Przyznam, że w Carrefourze nie znalazłam ani jednych ładnych bombek. Natomiast, nie wiem czy pamiętacie, bo w sumie nie pamiętam czy ja to już nagrywałam czy nie, ale widziałam w Duce bombki, które mi się bardzo podobały i które bardzo pasują do naszej choinki, ale nie zdecydowałam się na nie z uwagi na cenę, ponieważ jedna bombka kosztowała 18 zł. To były te bombki, które kolorystycznie pasują bardzo do całej reszty, natomiast uważam, że 18 zł za jedną bombkę to jest po prostu przegina. No i te mi się bardzo podobały. Też mają piękny kolor, no śliczne są i też kosztowały właśnie 18 zł. Wtedy się na nie nie zdecydowałam, bo stwierdziłam, że to trochę za dużo. Teraz była promocja, moi drodzy, i w Duce było wszystko minus 30%, więc stwierdziłam, że kupię te bombki. Oprócz Flory nie znalazłam nigdzie bombek w kolorze właśnie takim nude, także kupiłam takie i takie. Przyznam wam się szczerze, że wykupiłam wszystkie w Duce, które w ogóle były dostępne w tych dwóch kolorach. No i z tym rabatem jedna nie wyszła za 18, tylko za 12, więc 12 zł to uważam, że już jest tak w miarę okej. Okay. Ale choinkę będziemy mieć w tym roku przepiękną, nie mogę się doczekać, aż będziemy ją ubierać. Chciałam wam pokazać choinki, o które mnóstwo z was pytało pod poprzednim filmem, ale oczywiście jeden i drugi tutaj już przyszedł do mnie. Jak kot widzi, że ja siedzę na podłodze, to jest pierwszy po prostu tutaj już do głaskania. Choineczki są ze sklepu Herbis Choinki i jest to prezent. Tak samo zresztą jak ta duża choinka. Benji, pokażesz widzom te choinki, czy będziesz zasłaniać je całą sobą? Usiądź sobie obok mnie. Tak samo zresztą jak ta duża, piękna choinka z lampkami, która wygląda absolutnie jak naturalna, ona również jest ze sklepu Herbis Choinki. Przepięknie te choinki tutaj wyglądają i śmiało wam mogę polecić. Bałam się, że mi koty będą rozwalać, ale nasze koty, słuchajcie, są takie, że one naprawdę, one mają totalnie gdzieś rośliny, dekoracje, naprawdę pod tym względem Benji i Szpilka są bardzo, bardzo grzeczne. A będąc jeszcze w temacie Black Friday wyprzedaży, to będąc w Sephorze, oczywiście nie kupiłam tylko kalendarza, ponieważ w Sephorze wszystko było minus 20 albo minus 30%, zależy od produktów. Wzięłam sobie z Too Faced korektor, o którym dużo dobrego słyszałam, także stwierdziłam, że ta obniżka to jest dobry moment na przetestowanie. Laneige, natomiast nie w formie maski, tylko balsamu do ust. Zobaczę sobie, bo nigdy tego balsamu nie miałam. Ostatnio wam też pokazywałam właśnie Laneige. Laneige dostaniecie w Sephorze. I perfumy, to jest taki niszowy zapach, bardzo mi się on spodobał. Na początku, jak sobie popsikałam na rękę, to tak nie do końca, natomiast potem robiliśmy zakupy i te perfumy totalnie zmieniły zapach na mojej dłoni i tak mi się spodobały, że po nie wróciłam. Ja w ogóle często tak robię, jak nie mogę się zdecydować na jakiś zapach. Ja wam w ogóle polecam taką metodę, sorry za te dźwięki, ale Yuri robi śniadanie, żeby popsikać się perfumami w perfumerii, poczekać chwilę, przejść się po innych sklepach i zobaczyć, jak one się utrzymają, jak na was pachną i tak dalej. Tak też właśnie było z tymi perfumami i piękne są, bardzo mi się podobają. Idę sobie odłożyć tutaj. My tutaj z Jurim mamy naszą kolekcję perfum. My bardzo lubimy oboje perfumy, więc mamy ich sporo w domu. To ogólnie nie jest wszystko, słuchajcie, bo jeszcze mamy tutaj w szafeczce, w łazience perfumy inne. Tu są takie, których używamy najczęściej. Także ja sobie tutaj kładę, bo na pewno będę ich teraz używać. Mi się w ogóle totalnie zmienił gust, jeżeli chodzi o zapachy w ciąży. Teraz wolę takie delikatne perfumy. Nie takie ciężkie, dymne, jak zawsze lubiłam, tylko właśnie takie świeższe, ale takie, że miały w sobie po prostu to coś. I te mi się bardzo, bardzo spodobało. Jeżeli będziecie mieć okazję, to powąchajcie, bo są naprawdę piękne. W Benjulku będą nowe zasłony, które kupiliśmy wczoraj w Ikei, wiesz? I twój tatuś jest przeszczęśliwy z tego powodu, że będzie je na ciebie wieszać. Ale ja jestem sprytna. Juli do mnie powiedział, że on wychodzi na siłownię. Ja mówię, nie. Zanim mnie zostawisz na tą siłownię, po te pady, gdzie zaraz będą maksymalne korki, to zapraszam do zasłonek. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day. Tak się teraz prezentują zasłony. Zrezygnowaliśmy z tych firanek, one mnie strasznie denerwowały. Spadały, były niewygodne. Powiem wam, że to był dobry zakup, żeby dokupić tych zasłon. Ich jest naprawdę teraz tutaj bardzo dużo, ale fajnie to wygląda, tak porządnie. Tutaj planujemy mieć choinkę, tutaj gdzie teraz stoi Pahira. Po prostu Pahira sobie na jakiś czas pobędzie w innym pokoju. Chociaż naprawdę fajnie teraz tutaj ta Pahira pasuje i pięknie ta donica wygląda. Donica jest chyba z Leroy Merlin. My i tak, słuchajcie, w okresie zimowym z balkonu nie korzystamy. My w ogóle bardzo mało korzystamy z naszego balkonu. Zresztą tutaj wystarczy hop, zrobić tak i można uchylić okno. Troszeczkę są pognieciane te zasłony, ale wyprostują się po prostu same. Na to liczę. Byliśmy w Ikei, te takie gwiazdki zostały już ostatnie w ogóle. Ja zaraz spróbuję je rozpracować. To chyba
Widzisz, Jury, ja sobie sama świetnie poradzę. No. Jest i żarówka, moi drodzy. Marzyły mi się w ogóle takie dwie. Jedna duża, druga mała, ale to w ogóle było bez szans. Zostały tylko te i pani powiedziała, że nie wrócą. No i że faktycznie po prostu... Cholera. Jury. Co? Kupiliśmy zieloną. Ej, ale to w sumie spoko. No. Widzicie, nie kupiłam takich bombek, to kupiłam taką gwiazdę. Dobra, na pewno to nie jest skomplikowane, to jest w końcu IKEA. Chyba się pośpieszyłam z wkręceniem tej żarówki, muszę ją wykręcić. Coś mi się tu, słuchajcie, nie zgadza już. No i co? Nie, na pewno dobrze zrobiłam. Dobra, okazało się, że nie odkręciłam jednej części, dlatego tak opornie szło. Ja po prostu nie jestem najlepsza w takich manualnych pracach. Słaby ze mnie majsterkowicz. Bengale strasznie nużą takie domowe roboty. Przestawiałam tą gwiazdę, po prostu po całym domu ją przestawiałam. Finalnie wylądowała tutaj. Postawiłam też takie domki, zapaliłam świeczuszkę, już tak świąteczny klimacik wprowadzam. Spójrzcie w ogóle, ona wygląda niezapalona tak, a po zapaleniu robi się taka złota, więc naprawdę wygląda pięknie. I chyba dlatego, kochani, my w ogóle ją wzięliśmy, bo ona była zapalona w IKEA i dlatego myśleliśmy, że jest złota. Nie wiem, gdzie kupiłam te domki, przyznam wam się szczerze, wiem, że były w jakiejś super cenie i dlatego je zamówiłam, bo tak właśnie myślałam, że teraz te domki będą droższe. Dzisiaj na przykład w Duce taki malutki był za 59 zł, a ja chyba zapłaciłam za te dwa. No nie chcę wam ściemniać, ale naprawdę niedrogo bardzo. Tutaj, moi drodzy, postawiłam wazon z tym drzewkiem. W ogóle to drzewko mi bardzo pasuje do tych choineczek. Chciałam, żeby to stało gdzieś blisko siebie, bo bardzo ładnie to razem wygląda. I finalnie stwierdziłam, że na razie postawię to tutaj. Zobaczymy, czy to tutaj zostanie. Na razie jest spoko. I jest bardzo ładnie do robienia sobie zdjęć teraz w tym lustrze, bo zobaczcie, tutaj pięknie to wygląda. Czekamy na Zolę. Zola będzie naprawdę w szoku, że mam taki brzuch. Ostatnim razem, jak mi widziała, to był taki malutki, a teraz już brzuch konkret. Nie mogę się już doczekać, aż tu będzie choinka. I te zasłony, mimo to, że naprawdę się umordowaliśmy ci z nimi i trochę nam to generalnie zajęło, żeby je powiesić i to wszystko pozaczepiać. Super to wygląda, szczególnie jak teraz jest już ciemno, możemy sobie całe to okno zasłonić. No, bardzo jestem zadowolona. Koty są w ogóle takie śmieszne, bo zawsze jak tutaj w tej drugiej łazience zapalę świeczkę, to one sobie nagle przypominają o istnieniu tego miejsca i zaczynają tu spać i przychodzą. Tutaj też jest podgrzewana podłoga. I ja muszę wam powiedzieć, że też bardzo rzadko tutaj cokolwiek w ogóle nagrywam. Tu jest tyle luster. Cała ta łazienka jest w lustrach, jest bardzo mała, ale przez to, że są te lustra, to nawet optycznie to spoko wygląda. I to jest w ogóle duży też plus tego mieszkania, że tutaj jest pralka. A tutaj mamy miejsce na brudne rzeczy i tak naprawdę wszystko jest schowane. A będąc jeszcze w klimacie zakupów, trochę mi wyjdzie taki odcinek, gdzie wam pokazuję moje Black Friday'owe zakupy. Ja sobie też zamówiłam nową dostawę moich ulubionych produktów do brzuszka i to jest też temat, o który wy często pytacie. I myślę, że też nawet jak dziewczyny nie jesteście w ciąży, to warto posłuchać o tych produktach, bo one są naprawdę świetne. Mówię tutaj o marce Moment Who. Ja sobie teraz zamówiłam dosłownie wszystko, zapas całej serii. Zacznijmy od produktu, który uważam, że jest top of the top. Pianka do higieny intymnej. To jest totalnie produkt, który uważam, że powinien być must have u każdej kobiety. To też w ogóle wiele osób zdziwiło, że ja przez cały okres ciąży ani razu nie miałam żadnego zapalenia, żadnej infekcji intymnej i tak dalej. Nie zdarzyło mi się to. Stosuję od samego początku tę piankę. Ona jest genialna i to jest w ogóle pianka, którą wiele z was też mi pisało, że stosowałyście na przykład po porodzie. Ona naprawdę skutecznie, ale jednocześnie też bardzo delikatnie oczyszcza. Ona też ma w sobie pantenol. Bardzo fajna też dla mnie jest forma pianki, ponieważ jest bardzo wydajny ten produkt dzięki temu. I to w ogóle był mój pierwszy produkt do higieny intymnej w formie pianki. I tak naprawdę ten produkt odkryłam i pokochałam właśnie przez pielęgnację brzuszka, ponieważ produkty Moment Who to jest też specjalna pielęgnacja brzuszka dla kobiet w ciąży, ale nie tylko, bo też dla kobiet, które nie są w ciąży, ale na przykład mają problem z jędrnością skóry. Jest naprawdę też bardzo fajny krem do biustu. Cała ta seria u mnie się super sprawdziła i ja bardzo też lubię ten efekt, szczególnie w pielęgnacji brzuszka.
jak czuję, że ta skóra jest taka mocno nawilżona, natłuszczona, nie dopuszczam w ogóle do sytuacji, w której moja skóra mogłaby być chociaż odrobinę sucha. Ja wręcz smaruję swój brzuszek czasami nawet 3 razy dziennie i naprawdę bardzo dbam o tę pielęgnację. Oczywiście zdaję sobie też sprawę z tego, że tak jeszcze jak rozstępy, to jest często uwarunkowane po prostu genetycznie. Natomiast pamiętajcie o tym, że dobra pielęgnacja nigdy Wam nie przeszkodzi, ona może Wam tylko pomóc. I mówię to, bo spotkałam się z komentarzem, że po co w ogóle to robisz, tak jak będziesz miała mieć rozstępy, to będziesz je mieć. No to po co w ogóle dbamy o siebie i o swoją skórę, przecież i tak będziemy mieć zmarszczki. No zawsze warto dbać o siebie i zawsze warto dbać o swoją skórę. I nikt mi nie powie, że skóra, która jest odpowiednio nawilżona, nie wygląda ładniej, nie jest jędrniejsza. I gdzieś te predyspozycje wtedy do powstawania takich rzeczy jak rozstępy są na pewno mniejsze niż na takiej suchej, napiętej skórze, której się po prostu nie pielęgnuje. I jeżeli chodzi o taką pielęgnację już stricte na rozstępy, no to mamy taki mus do ciała. On w ogóle ma naprawdę super konsystencję. Zobaczcie, on ma konsystencję naprawdę takiej pianki, natomiast po kontakcie ze skórą on robi się bardziej taki oleisty. O, spójrzcie. No pięknie nawilża, pięknie natłuszcza. Natomiast mam też tutaj serum, ono ma konsystencję po prostu jak krem. Także to już jest kwestia indywidualna też, jakie produkty wolicie. Ja najczęściej teraz używam tego i tego na zmianę. Super jest też ten ujędrniający balsam, to jest balsam do całego ciała. I pamiętajcie też, dziewczyny, że to nie są produkty wyłącznie dla kobiet w ciąży. Ja naprawdę Wam polecam, jeżeli nie jesteście nawet w ciąży, ale gdzieś borykacie się z tym, że skóra nie jest tak jędrna, jakbyście chciały. Sorry za niego, nie wiem w ogóle, co mu chodzi. Niezależnie od tego, czy jesteście w ciąży, czy nie, bardzo Wam polecam. Też macie tutaj naprawdę fajne, naturalne składy. W tych produktach znajdziecie kompozycje naturalnych olei. Olejki kwiatowe, masło shea, mleczko tygrysie, pantenol, niacinamid. Naprawdę jest tutaj cała masa fajnych składników odżywczych i po prostu to czuć. I efekty są na skórze naprawdę widoczne bardzo szybko. Te produkty dostaniecie stacjonarnie w drogeriach Rossmann, ale tam nie zadziała mój kod. Natomiast jeżeli chcecie zrobić sobie takie zamówienie z moim kodem, to kotowa15 daje Wam minus 15%. Także link macie w opisie filmu. Ja myślę, że dla przyszłych mam obowiązkowo te dwa produkty, natomiast jeżeli nie jesteście w ciąży, gwarantuję Wam, że jak sobie zamówicie tę piankę i już zaczniecie jej używać, to nie będziecie chciały zmienić na żaden inny kosmetyk do higieny intymnej. Na Black Friday kupiliśmy też kotom taką rybę, która się rusza. I nie spodziewaliśmy się absolutnie, że to wywoła takie poruszenie w domu. Oho. No i mam Was. Pokazałam właśnie, widzę, jak się kochacie. O, widzicie to? One też się tak tłuką. I zawsze kończy się to tak samo, że szpilka zaczyna, a on jej daje w łeb. Słuchajcie, to jest taka kultowa zabawka. Jak ktoś ma koty, to myślę, że mogliście o niej słyszeć. I jak kot sobie tu naciśnie gdzieś, tylko ja nawet ja chyba nie umiem tego w ogóle włączyć, nie wiem. O! Dokładnie. Kot sobie naciska sam i ta ryba się rusza. One się tym bawią, słuchajcie, już dzisiaj od rana. A ja, moi kochani, już się witam z Wami kolejnego dnia. I stwierdziłam, że na sam koniec vloga pokażę Wam, ponieważ przyszły do mnie moje zakupy Black Friday'owe. Powiem Wam, co ja kupiłam. I tak cały ten vlog się wokół tego jakoś tak spontanicznie potoczył. Stwierdziłam, że pokażę Wam jeszcze, ponieważ wczoraj przyszły do mnie 2 paczki. Kupiłam sobie kurtkę w Massimo Dutti, którą oglądałam już wcześniej i teraz skusiła mnie cena, ponieważ była przeceniona dosyć sporo. Ona kosztowała chyba 800 czy 900 zł, a udało mi się ją kupić za coś koło 600. W środku ma jakieś naturalne wypełnienie, jest bardzo ciepło, bo ja już w niej dzisiaj wyszłam. Tak się ta kurtka prezentuje. Ona jest taka naprawdę duża, długa. To jest rozmiar M. Celowo wzięłam M-kę, a nie S-kę, dlatego że chciałam po pierwsze mieć takiego oversize'a na zimowe już dni, na zimowe spacery, tak żeby kurtka była długa. Mega mi się też tutaj podoba ten kaptur, to, że można się tak opatulić. I co mi się, słuchajcie, jeszcze bardzo spodobało, oprócz tego, że jest po prostu bardzo, bardzo długa, ta kurtka jest takim kurtkopłaszczem. Jestem w stanie w ogóle ją zapiąć na brzuchu, ale jak brzucha nie będzie, to słuchajcie, tutaj jest też pasek w talii i naprawdę super ona wygląda, właśnie ściśnięta paskiem w talii. Nabiera wtedy bardzo ładnego kształtu. Jest cieplutka, ma fajną, błyszczącą fakturę. Dla mnie też duży plus za naturalne wypełnienie. Tam, słuchajcie, w tle jest straszny bałagan, ale no niestety mamy w domu remont, więc wszystko jest wszędzie na razie porozwalane. To był mój kolejny zakup, jeżeli chodzi o właśnie Black Friday. I pokażę Wam jeszcze taki pakiecik. To jest akurat Leszka. I tutaj nie było promocji, także to nie Black Friday, ale bardzo mi się on spodobał. Pojechałam przymierzyć i od razu wzięłam. Mam do tego super jasne buty. Jest to miła odmiana od czapek.
Też bardzo mi w ogóle pasuje ten pakiet do mojego płaszcza. Zamówiłam sobie jeszcze kaszmirowy sweter z H&M-u i kaszmirowe takie spodnie. Zobaczymy, jeszcze nie przyszły, także to jeszcze kolejny mój zakup, jeżeli chodzi o Black Friday. Ja powiem wam szczerze, że w tym roku trochę zaszalałam na tym Black Friday i to całkiem spontanicznie, bo właśnie kupiłam kurtkę, ten komplet kaszmirowy, kalendarze, perfumy, kosmetyki, Juryjowi perfumy. Jeszcze, słuchajcie, sobie zamówiłam na stronie Puder i Krem pomadkę, to jest pupa, ta kolekcja Vamp. Bardzo ładny w ogóle taki nudziakowy kolor. Nie wiem, czy będziecie widzieć, bo ja już tu nie mam światła, ale naprawdę śliczny. I tutaj sobie zamówiłam do kompletu, znaczy sama sobie ten komplet stworzyłam, konturówkę by Terry. Nie mam pojęcia, jaki to jest kolor, nie widzę, ale jak będziecie chcieli, to wam napiszę w komentarzu. Albo pokażę wam po prostu może już w kolejnym vlogu, jak wyglądają na ustach. Ja już używałam, wyglądają naprawdę pięknie. Także w tym roku sobie skorzystałam, jeżeli chodzi o Black Friday. Ale też naprawdę trafiłam na fajne promocje, więc cieszę się bardzo. Szczególnie się cieszę z tej kurtki, bo naprawdę mega chciałam wciąż mieć taką kurtkę. Taką, w której, która będzie taka duża, a jednocześnie nie będzie płaszczem, bo płaszczek sobie już kupiłam. I też się cieszę, bo zarówno płaszczek, jak i kurtka, które kupiłam, będą też dla mnie super po ciąży. Także nie są to rzeczy tylko na ten okres ciążowy. Ja staram się jak najmniej takich rzeczy kupować, bo ja wiem, że po prostu potem już ich nie wykorzystam. A Szpilka się cały czas, słuchajcie, bawi tą rybą nieprzerwanie, odkąd ta ryba przyszła tutaj do domu. Znaczy przyszła, odkąd ją tu przynieśliśmy. To Szpilce chyba się nigdy żadna zabawka nie spodobała tak jak ta ryba. Jesteśmy mocno zaskoczeni, bo Benji zawsze zaczyna się bawić zabawkami, a Szpilka ma je gdzieś. A tym razem Benji woli się przytulać, a Szpilka się sama bawi. To co, żegnamy się z widzami, Benżulku. Podziękuj ładnie za oglądanie. Zaraz przyjdzie ciocia Paulina, wujek Piotrek. Czekamy właśnie na Piotrka i na Paulinę. Piotrek będzie pomagać Jurijowi w remoncie tamtego pokoju, a my z Pauliną chyba pojedziemy po resztę dekoracji świątecznych, ponieważ, moi drodzy, już w kolejnym odcinku nie będzie tutaj ani wózka, ani tego wieszaka, to jest tutaj chwilowo. Będzie choinka tutaj w tym pokoju i będziemy ją ubierać i to będzie oczywiście pierwszy odcinek Vlogmasu, nie mogę się już doczekać. Także ja teraz się z wami żegnam, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, który z moich zakupów podoba wam się najbardziej. A ja idę montować ten film, czekam na Paulinę, jedziemy dokupić jeszcze dekoracji świątecznych. Strasznie przesadzasz dzisiaj, wiesz? Atencjuszu. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Przypominam oczywiście, że link do kosmetyków Moment Hu macie w opisie tego filmu. Całuję, buziaki. Pa!